W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona sprawom bieżącym. W czasie konferencji prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wspólnie z dyrektorką OSIR-u Wiesławą Pawłowską zapowiedzieli, że prawdopodobnie w czerwcu w naszym mieście będzie przebywać piłkarska reprezentacja Portugalii U21. Przypomnijmy, za kilka tygodni m.in. w Bydgoszczy rozgrywane będą mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy Under-21. Obecność drużyny portugalskiej w naszym mieście będzie dużą promocją dla Inowrocławia. Jest to fantastyczne wydarzenie promocyjne w 2017 roku, jedyne chyba w swoim rodzaju, bo właśnie marketingowo wykorzystamy eliminację do Mistrzostw Europy, grupa B, Bydgoszcz, a zgrupowanie najlepszej drużyny, która właściwie pretenduje do zwycięstwa w tej grupie, odbędzie się w Inowrocławiu. Przynajmniej mamy taką nadzieję, trwają rozmowy, jesteśmy na, że tak powiem, wymianie mailowej, jesteśmy też po kontroli jakby naszego obiektu, spełniamy wszystkie kryteria. Co najważniejsze, kierownik reprezentacji Portugalii jest zachwycony właśnie Inowrocławiem, jego bazą sportową, rekreacyjną, odnowy biologicznej i stadionem inowrocławskim. A myślę, że to jest wspaniała okazja, żeby ten sztandarowy dla miasta obiekt wykorzystać właśnie i pokazać jego drugą funkcję piłkarską. Mam nadzieję, że będziemy spotykać najlepszych zawodników Under 21 w Inowrocławiu, w Solankach i że pojadą ze wspaniałymi wrażeniami, odnowieni, gotowi do zwycięstwa w grupie B, czego im serdecznie życzę. W czasie konferencji prezydent Inowrocławia przedstawił też ostateczne dane badania powietrza, jakie opublikowała Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Wynika z nich jasno, że w ciągu całego ubiegłego roku w Mątwach stwierdzono 31 przekroczeń, a przy ulicy Solankowej 21. Dla porównania, na przykład w Nakle takich przekroczeń było aż 106. Inowrocław znalazł się tym samym wśród niewielu miast województwa, które nie zanotowały dopuszczalnej normy liczby przekroczeń. Inowrocławskie inhalatorium zmienia się na wiosnę. Teren wokół tężni, jak i wewnątrz obiektu, to obecnie plac budowy. A w tej chwili trwa wymiana chodnika wokół fontanny. Ekipa układa też nowe krawężniki i kostkę brukową. Z końcem marca przekazaliśmy place budowy firmom wykonawczym. W tym momencie, jeśli chodzi o elewację wieży na tężni, rusztowanie zostało ustawione. Trwają prace remontowe. Natomiast w kwestii remontu alejek. Trwa w tym momencie korytowanie, przygotowanie nawierzchni pod ułożenie kostki. Miasto przeprasza za obecne utrudnienia związane z pracami remontowymi. Na pewno wejście na teren tężni, korzystanie z obiektu jest bardzo utrudnione. Myślę, że warto poczekać na efekty, zobaczyć, jak to będzie wyglądało na etapie końcowym. No niestety musimy przeprosić tutaj Państwa za niedogodności w tym momencie i niemożność właściwie korzystania z obiektu. Remont tężni potrwa do końca kwietnia. Pierwsza niedziela kwietnia upłynęła w Inowrocławiu pod znakiem koszykarskich zmagań. Drużyna KSK Noteć Inowrocław podejmowała zawodników ZK Madoral Nysa Kłodzko. Koniec sezonu zasadniczego w koszykarskiej pierwszej lidze. Noteć, tak jak przed rokiem, walczyć będzie w fazie play-out. Zadecydowały o tym wyniki ostatniej 30. kolejki rozgrywek, w której Noteć przegrała z ZK Madoral Nysa Kłodzko 68-78. My cały czas liczyliśmy tylko na nasz wynik, na to, co mamy my zrobić, bo jakieś tam wpływu na coś innego nie mamy. No i nie udało się. Dobrze by było skończyć sezon zasadniczy z tym zwycięstwem, ale chciałbym powiedzieć, bo skończył się ten sezon, ten pierwszy, znaczy ten zasadniczy, teraz będą play-outy. No naprawdę jestem bardzo wyprostowany, spokojny i dumny z tego, co zrobiliśmy w drugiej rundzie. No, problemy, które mamy, już nie będę powtarzał, ale niestety to już nie liczy. No, teraz idzie wszystko z zera. Jest taki system rozgrywek jakiś jest, że po prostu wszystko idzie z zera. No, troszeczkę dziwne, ale tak jest. Musimy się przygotować teraz chyba na Kłodzko, zobaczymy, jaki wynik tam będzie. No i walczyć dalej. No, po prostu nie mamy innego wyjścia. Noteć zajęła 12. miejsce po sezonie zasadniczym i w play-out zmierzy się właśnie z ZK Madoral Nysa Kłodzko. Pierwsze dwa mecze odbędą się w Inowrocławiu 8 i 9 kwietnia.
na terenie Parku Solankowego coraz bardziej kolorowo, a wszystko za sprawą wiosennych nasadzeń. W tym roku w Inowrocławiu posadzonych zostanie 150 tysięcy roślin. Kampania Zielony Inowrocław, o której niedawno informowaliśmy, ruszy pełną parą. W tym roku nasze miasto jeszcze bardziej się zazieleni. Za nami pierwsze nasadzenia barwnych kwiatów. Od zeszłego tygodnia zaczęliśmy obsadę wiosenną na terenie Parku Solankowego. Zakupiliśmy 35 tysięcy sztuk bratków, które zostaną wysadzone również na terenie miasta. Na skwerze Sybiraków powstanie napis Inowrocław Wita, natomiast pozostałe bratki zostaną wysadzone w miejscu pamięci narodowej, jak również w Parku Solankowym. To już możemy podziwiać. Od kilku dni jest to główny dywan czy przy muszli koncertowej. Natomiast latem planujemy obsadę kwiatkami wiosennymi, to będzie ponad 112 tysięcy sztuk i to będzie i rezyna, begonie w odmianach pelargonie, które na pewno urozmaicą i upiększą nasze miasto. Z kolei jesienią odbywać się będą nasadzenia kilkuset drzew i kilku tysięcy krzewów. Miasto otrzymało na nasadzenia 100 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Z własnej kasy ratusz wyłoży 50 tysięcy złotych. W sali koncertowej imienia Ireny Dubińskiej odbyło się młodzieżowe seminarium ratownictwa pod nazwą Zdążyć z pomocą, zorganizowane przez Policję, Straż Pożarną i Nadgoplański WOPR. Na wykłady i pokazy zaproszono kilkuset gimnazjalistów, którzy mogli się dowiedzieć, jak prawidłowo korzystać z numerów telefonów czy poznać pracę Straży Pożarnej. Nie zabrakło też zajęć z pierwszej pomocy, a także prezentacji nowych aplikacji, które przydadzą się w sytuacjach zagrożenia. Jedną z nich jest aplikacja Pierwsza Pomoc. Dzielimy się z Wami doświadczeniem. Aplikacja Pierwsza Pomoc w sytuacji zagrożeń umożliwia nam przede wszystkim reakcję w sytuacji zagrożeń życia i zdrowia. To jest ta część medyczna przygotowana wspólnie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Całkowita tematyka związana z zagrożeniami życia i zdrowia, od resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przez tamowanie krwotoków, zadławienia itd., itd. Wszystkie numery alarmowe, jakie tylko są dostępne w Polsce, po dotknięciu danego numeru z automatu ten numer dzwoni i wzywa pomoc. Zagadnienia przeciwpożarowe zrobione wspólnie z Państwową Strażą Pożarną dotyczące wszelkich zagrożeń związanych z tym tematem, od płonącego ubrania, komory silnika samochodu, wypalania traw, lasów, pożarów w mieszkaniu, sposobów ewakuacji, zatrucia tlenkiem węgla itd. oraz część antyterrorystyczna, która w tym momencie powstaje przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli tak zwane poradniki antyterrorystyczne, jak zachować się w sytuacji ataku aktywnego strzelca, nożownika, sytuacji zakładniczej, jak zachowywać się w momencie szturmu jednostki antyterrorystycznej itd., itd. Z okazji Światowego Dnia Książki Dziecięcej Tajemniczy Ogród Oddział dla Dzieci Biblioteki Miejskiej przygotował wiele atrakcji dla najmłodszych czytelników. Inowrocławskie obchody Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej przypadające 2 kwietnia w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena odbyły się z jednodniowym opóźnieniem, ale za to trwały przez 2 dni. W tajemniczym ogrodzie oddziale dziecięcym na najmłodszych czytelników czekało wiele atrakcji. Nie zabrakło oczywiście wspólnego czytania. Jedna z policjantek przybliżyła dzieciom fragment książki pod tytułem Biuro Śledcze, Tomuś Orkiszek i Partnerzy, a jej kolega po fachu zaprezentował, jak pobiera się odciski palców. A co było dalej? Kilka godzin animacji czy kreatywny kącik plastyczny i spektakl w wykonaniu dobrze znanego inowrocławskiej publiczności Teatru Frajda z Torunia. Dzieci miały okazję spotkać się z Wróblem i Kukułką, czyli bohaterami spektaklu Wyjątkowe Rodzeństwo. Wyjątkowe rodzeństwo to jest taka bajka, która w dzisiejszych czasach myślę, że ma odzwierciedlenie przez to, jak żyjemy. Bardzo często mamy drugie związki. Z tych związków są dzieci twoje, moje i nasze. Te dzieci czasami miewają z tym kłopot, jak się do siebie odnosić, jak do tego podchodzić, więc wymyśliłyśmy bajkę, która, tak jak nazwa mówi, ma wyjątkowe rodzeństwo. Kukułka trafia do gniazda innych ptaszków, sikorek, i stąd zawiązuje się dużo większa rodzinka, nikomu nic nie przeszkadza. Uczymy dzieci, że oprócz tego, że miłość i rodzina to jeszcze, jak ktoś nie ma rodzeństwa, to zawsze może być jeszcze przyjaciel. I z takim przesłaniem tym razem do biblioteki, w której bardzo chętnie przyjeżdżamy, bo nas chętnie goszczą. W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona nadchodzącym wydarzeniom kulturalnym, m.in. Dniom Inowrocławia. W czasie konferencji najpierw dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wiesława Pawłowska opowiedziała o imprezach towarzyszącym Dniom Inowrocławia.
I w tym roku nie zabraknie jarmarku kujawskiego czy meczu piłkarskiego urzędnicy-mieszkańcy. Później głos zabrała szefowa Kujawskiego Centrum Kultury Monika Silwińska, która przedstawiła program Dni Miasta. W tym roku 10-11 czerwca na lotnisku wystąpi zespół The Losers, Don Wassel oraz Piękni i Młodzi, to w sobotę, a w niedzielę 11 czerwca zaśpiewa Mrozu, a później zagra legendarny Kult. Nie zabraknie też innych atrakcji. Chcemy, aby było to święto wszystkich mieszkańców, powiedział prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Szykuje się niezła zabawa dla wszystkich w każdym wieku, czy to dziecko, czy to osoba starsza, czyli mniej młoda. Każdy chce się bawić, każdy chce być radosny. Dni Inowrocławia to jest święto. A jak jest święto, to powinniśmy zapewnić takie propozycje mieszkańcom Inowrocławia, wsłuchując się w ich głos, a prosiłem wielokrotnie w poprzednich miesiącach o to, żeby wskazywano nam takie propozycje, z kogo byście byli zadowoleni, kogo należy zaprosić do naszego miasta w trakcie Dni Inowrocławia. Takich gości zaprosiliśmy, którzy myślę, że spełnią oczekiwania mieszkańców naszego miasta, bo pierwszy dzień będzie bardzo taki luźny. Don Wassel ma królować, drugi to Kult, zespół kultowy rzeczywiście, z Kazikiem Staszewskim, więc ja jestem przekonany, że i w jednym dniu, w sobotę i w niedzielę, przy odpowiednich warunkach oczywiście pogodowych, zabawa będzie przednia, będzie długotrwała, będziemy wszyscy zadowoleni, a jeszcze będzie okazja czegoś zjedzenia przy grillu, pożartowania sobie. Także zapraszam wszystkich mieszkańców Inowrocławia, zapraszam z członkami rodzin, z przyjaciółmi, znajomymi, w tych grupach towarzyskich, w jakich Państwo się doskonale czujecie, na lotnisko, ale również i wcześniej na jarmark organizowany u nas, na szereg imprez sportowych, bo repertuar jest bardzo bogaty. Młodzi aktorzy z Inowrocławia i okolic, reprezentanci szkół podstawowych i gimnazjalnych, rywalizowali w konfrontacjach teatrów dziecięcych Teatr Bez Granic, które odbyły się na deskach Teatru Miejskiego. W tym roku na scenie zaprezentowało się 10 grup teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Spektakle zachwycały wspaniałą choreografią, ciekawymi scenariuszami i oczywiście samą grą teatralną małych aktorów, których zmagania oceniało dwuosobowe jury Anna Kosińska i Małgorzata Wojciechowska. Wielka przyjemność, to nie jest żadna praca, to jest naprawdę ogromna przyjemność podziwiać tych małych artystów na tej wielkiej profesjonalnej scenie i widzieć, jaki mają w sobie entuzjazm i jak potrafią się tutaj odnaleźć. Na co przymykacie oko, a na co zwracacie szczególną uwagę? No przede wszystkim na wyobraźnię zwracamy uwagę, przymykamy oko na takie sprawy techniczne. Pierwsze miejsce w kategorii klasy 1-3 szkół podstawowych zdobył Teatr Art T ze Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu. W kategorii klas 4-6 triumfował Teatr Rozweselaki ze Szkoły Podstawowej w Szadłowicach. Wśród gimnazjalistów zdaniem jury najlepiej wypadli aktorzy z grupy Teatromaniacy z Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie. Kończymy magazyn miejski. Miłego weekendu życzę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziewiątego kwietnia w godzinach od 10 do 16 w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się wiosenny pokaz kotów rasowych. Swoje wdzięki zaprezentuje kilkadziesiąt kocich piękności. 10 kwietnia o godzinie 17 w saloniku literacko-artystycznym odbędzie się spotkanie z Danutą Stęką i Łukaszem Maciejewskim, promujące książkę Flirtując z życiem.